a więc stało się nieuniknione. Virtus Pro po 6 latach rozstaje się z polskim składem CSGO. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy dość smutną informacją dla fanów polskiego CS-a, a mianowicie po zakończeniu turnieju CS Summit, w którym Virtus Pro zajęło 3/4 miejsce, organizacja oficjalnie potwierdziła rozstanie się z polskim składem CSGO, a na ich miejsce został zatrudniony skład drużyny Avangard. Plotki na temat zmiany składu rosyjskiej organizacji pojawiły się już kilka miesięcy temu, lecz dopiero 9 grudnia Dekaj, czyli osoba, której pogłoski na temat transferów niejednokrotnie się sprawdzały, opublikował artykuł, z którego jasno wynikało, że zakontraktowanie składu Avangard jest na ostatniej prostej i dziś się to niestety potwierdziło. Osobiście jest mi niezmiernie smutno, że po 6 latach gry Polaków dla VP musiało się to skończyć tak, a nie inaczej, aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, albo raczej ich brak, większość z nas powoli zaczęła oswajać się z tym faktem, że po 6 latach Virtusi rozstaną się na dobre z polskim składem. Niewątpliwie decyzja o wyrzuceniu Taza była początkiem szeregu kolejnych błędnych i nieodwracalnych decyzji, aczkolwiek już nie dowiemy się, jak sprawy by się potoczyły, gdyby Taz faktycznie został w drużynie. Niemniej jednak jest to koniec pewnej ery polskiego CS-a, której cieszę się, że mogłem być świadkiem. Obserwowanie walki legendarnej Złotej Piątki o najwyższe trofea była czystą przyjemnością. Na koniec dodam, że jako iż Virtusi zrezygnowali z polskiego składu, to polecam zobaczyć film na temat sposobu na zarobek na naklejkach rosyjskiej organizacji i jej zawodników. No i co, to by było na tyle, dajcie znać, czy będziecie dalej kibicować Virtus Pro z nowym składem oraz co sądzicie o całej sytuacji. Dodatkowo każdy, kto napisze w komentarzu hashtag dziękujemy, dostanie ode mnie serduszko. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.